Panie i Panowie, koleżanki, koledzy, drodzy sympatycy sportu i piłki nożnej. Wielkim kibicem i sympatykiem tego pięknego sportu, tej pięknej dyscypliny był Adam Nagiński. W nim dzisiaj i wczoraj i jutro będziemy zawsze uosabiać tych młodych ludzi, którzy w latach 70., 80. z narażeniem swojego zdrowia, życia, z ofiarnością, czasami z wielkimi później trudnościami w życiu zawodowym, publicznym, postawili na Polskę. Dzisiaj jest nam o wiele łatwiej żyć w tym kraju. Dużo zależy oczywiście od nas. Bez Federacji Młodzieży Walczącej, bez tych młodych, ambitnych ludzi, dobrych patriotów nie byłoby dzisiaj ani Solidarności, ani siebie naszej wolności. Dzisiaj też chcemy wspomnieć, bo kilka dni temu była rocznica 10. Naszego, ja uważam, bohatera Ryszarda Kuklińskiego. Człowieka, który nie wahał się w tamtych trudnych czasach postawić wszystko na to, żebyśmy właśnie uniknęli jakiekolwiek tragedii i dramatu jako naród. Za 1 marca zawsze obchodzimy pamięć o żołnierzach wyklętych, tych, którzy w latach 40. 50. nie chcieli żyć w komunizmie, a w kraju normalnym, wolnym, takim, który powoli żył. Który powoli mamy teraz. Teraz od nas naprawdę wszystko zależy. Moi drodzy, dziękuję Wam za obecność, za to, że dzisiaj są wśród nas piłkarze, młodzi ludzie, przed którymi jest cała przyszłość i w Polsce, w Europie. Powitajmy ich brawami. Leciak Gdańsk. Małe Giżycko. Dziś Galpista. I gospodarz Granica Kęczy. Panie i Panowie, minutą ciszy po tym otwarciu uczcimy pamięć tych ludzi. Dziękuję. My żywi pamiętajmy o nich zawsze. Wszystkiego dobrego. Dobrej sportowej realizacji. Jeszcze raz przypomnę składy. Mamry Giżycko w bramce, Karol Murawski, zawodnicy w polu, Arkadiusz Łaszczyk, Tomasz Gzyl, Przemysław Łapiński, Kamil Czurak, Kamil Kamiński, Błażej Drężek, Tomasz Gołębiowski, Piotr Reczek, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Letkowski. Granica Kęczy w bramce, obecnie Mateusz Korowaj, w obronie od prawej Konrad Gan, Mateusz Lachowski, Mateusz Michałowski i Marek Traut. W pomocy Kamil Piątkowski. Kasper Stępień, Tomasz Rottenberg, Kasper Rałowiec i Mikołaj Rałowiec. I w ataku Ernest Skórka. Szymon Szmec. Środek, Szymon, Pinta. Środek będzie
Dziękujemy. Granica wygrała. Rzut karny. Jeden, jeden. 34. Strzelec pierwszej bramki dla Lechii Łuczanek Czerwiński. Dwa, jeden dla Lechii. Zero dla Lechii. I rozpoczął się mecz o pierwsze miejsce, granica Znicz Biała Piska. Zawodnicy Znicza zielonych, granica pomarańczowa.
I po faulu na Damianie Mazurowskim granicy przyznany jest rzut karny. I 1-1. Przez kolegium organizacyjne są następujące. Jeśli chodzi o najlepszego zawodnika, został wyróżniony Przemysław Czerwiński z Lechii Gdańsk. Jest to rena? Przemysław Czerwiński, Lechia Gdańsk. Dochodzi, tak? To może w takim razie najlepszy na bramkarz, napastnikiem jeszcze zajmiemy się później, najlepszy bramkarz, Piotr Walczyk, granica Kęczyn. Ładnie obronione rzuty karne, to przesądzimy kolego, gratulujemy serdecznie, wszystkiego dobrego w sezonie. Proszę Państwa, najlepszy zawodnik Przemysław Czerwiński. Przemysław Czerwiński, który pochodzi z ziemi warmińskiej, dobrze mówię? Nie z Chojnic, przepraszam. To też bardzo blisko nas. I proszę Państwa, najlepszy napastnik, kolega Michał Świderski z Nicz Białatyńska. Nie wiem, czy to zaskoczenie, koledzy, czy entuzjazm, aplauz. Dobrze. Miejsce czwarte, proszę Państwa, Mambryki Życko, nieobecne. To nie znaczy, że ze wstydu wyjechali, tylko po prostu mają najdalej. Miejsce trzecie, proszę Państwa, Lechia Gdańsk, zespół Lechii Gdańsk, kapitana prosimy. Gratulujemy w tym turnieju. Miejsce drugie, Janica Kętrzyn. Janica Kętrzyn, kapitan zespołu. Zapraszamy, miejsce drugie. I miejsce pierwsze. Nieoczekiwane i oczekiwane przez kibiców wiernych. Zlicza Białapiska. Zlicza Białapiska w tym turnieju. Koledzy i koleżanki, zwracam się do kibiców, są jakieś koleżanki, są, były, są, tak, tam są. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Zliczoli Białapiska, wielkie oklaski za zwycięstwo. Janicy Kęczyn, Lechii, że przyjechała. Mamy Niżycko. Dziękujemy, zapraszamy za rok. Wszystkiego dobrego w nowym sezonie życzymy Wam. Dużo zdrowia i zwycięstwa.